Szanowni Państwo, witam w trzecim odcinku Muzealnych Zakamarków. Znajdujemy się w pokoju, w którym to nieźle się rozerwiemy. Przed Państwem Andrzej Bierca z działu dokumentacji zabytków. Andrzeju, dobry. Co robisz na co dzień u siebie w gabinecie? U siebie w gabinecie na co dzień pracuję. Na czym polega Twoja praca? Opisywanie fotografii, map, planów Stargardu i powiatu stargardzkiego. Fotografie są zgromadzone w tych oto segregatorach, które widać, oraz na dyskach komputerów i dyskach zewnętrznych. Andrzeju, w Twoim gabinecie znajdziemy bardzo dużą ilość eksponatów, obiektów, które nawiązują do wojen, zarówno do pierwszej, jak i drugiej. Czym one Tobie służą? No, służą do opisywania tych historii wojennych, pierwszej, jak i drugowojennych. Oraz moim kolegom z działu upowszechniania sztuki do prowadzenia zajęć. Andrzeju, w Twoim pokoju możemy zobaczyć też, ujrzeć też bardzo dużą ilość map. Są to z reguły mapy przedwojenne. Czy na podstawie tych map uda się odnaleźć współcześnie dane ulice? Na przykład, dajmy na to ulica Dworcowa dzisiaj, dawniej Bahnhofstrasse. Tak, oczywiście, że znajdziemy na tych starych planach Stargardu, przedwojennej ulicy Stargardu. Czyli bazując na tych oto mapach możemy zlokalizować dane obiekty czy też miejsca. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Już z marszu zapraszam na czwarty odcinek. Bądźcie z nami. Pozdrawiam.